Cześć! Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, z testem na żywo, z recenzją nowej maskary z L'Oreal oczywiście. Ja od razu zastrzegam, nie kupiłam jej na promocji -49 w Rossmanie. Ja po prostu ją kupiłam już jakiś czas temu. Chciałam Wam pokazać, jak dokładnie działa, czy jest warta swojej ceny. Ja za nią zapłaciłam coś około 27 zł. Także wydaje mi się, że nawet troszeczkę taniej niż to, co mogłyście złapać w Rossmanie. I teraz tak, jeżeli chodzi o szczoteczkę, szczoteczka wygląda dokładnie tak. Jest oczywiście taka silikonowa z różnie rozmieszczonymi, nie wiem czy to będzie u Was widać, ale z różnie rozmieszczonymi włoskami. Mam tutaj oczywiście swój MAC Studio Fix. Lusterko. I zaczynamy. Zbliżę Was do siebie i zobaczycie, jak dokładnie, jaki efekt daje ta maskara. Okej. I tak, żeby Wam tutaj nie zasłaniać, patrzę się tutaj w dół w lusterko. Fajnie się operuje tą szczoteczką, bo ta szczoteczka jest naprawdę taka dobrze wyprofilowana. Nabiera fajną ilość produktu. I o dziwo skleja tych rzęs. Według mnie oczywiście. Wiecie, w zależności ile dałbym maskary, ale na chwilę obecną powiedzmy, że wygląda to tak. Tak jeszcze tylko zrobiłem. Bez? Z maskarą. Zobaczcie, jak ładnie się te włoski tak rozprostowały, troszeczkę się wydłużyły, to na 100% i są leciutko pogrubione, także no ta linia rzęs jednak coś mi tutaj nie halo, o, już lepiej. Ta linia rzęs naprawdę jest wow. Zrobimy teraz drugie oko, żebyście zobaczyli, że to nie przypadek. Ups, słuchajcie, zaraz umarzę wszystko. Nie, naprawdę muszę Wam powiedzieć, że bardzo ładna jest ta maskara. Bardzo fajnie się zachowuje. I wydaje mi się, że jest lepsza od tej zielonej Feline. Ile ona się tak nazywała? Czy tam Nua Feline? Ja którąś próbowałam od koleżanki i faktycznie... Te zielone mi nie przypadły do gustu. Natomiast ta, ich najnowsza... No muszę powiedzieć, że... bardzo dobrze to wygląda, więc zobaczymy, jak sobie radzi z dolnymi. Uciekłam Wam z kadru, przepraszam. Wow! No muszę Wam powiedzieć, że mamy chyba mojego nowego ulubieńca. No. Okej, więc co mogę dokładnie powiedzieć o tej maskarze? Bardzo ładnie maluje rzęsy, bardzo ma fajną szczoteczkę, nie kruszy się. Ja mam oczywiście świeżutką wersję, ale zobaczymy, jak to będzie za kilka tygodni, oczywiście też Wam dam znać. Bardzo ładnie je pogrubia według mnie i wydłuża. I muszę Wam powiedzieć, że to jest mój nowy ulubieniec, jeżeli chodzi o maskary L'Oreal. Także tak, jeżeli nie mieliście jeszcze tej Fatal, bo tak chyba się dokładnie nazywa, nie wiem, czy tutaj Wam w ogóle coś wyfokusuje, bo to jest oczywiście lampa, mi się tutaj odbija, ale to jest Volume Mineral Lashes Fatal. Ta w takiej różowym opakowaniu. Ja jestem jak najbardziej na tak. Dajcie znać, czy Wam się podobało i czy zakupiliście tę maskarę, bo jestem ciekawa Waszych opinii. I tak, dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa!